Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, chętnie przyjechałem oczywiście dziś do Frankfurtu, po prostu dlatego, że telemedycyna i e-health nie zatrzymuje się na granicach i zawsze cieszymy się, kiedy takie spotkania są organizowane. Bez wątpienia, chętnie, bez wątpliwości chętnie wspieramy takie spotkania. To był mój temat na dzisiaj, a to główne punkty, które chciałbym dzisiaj omówić, ale po pierwsze proszę pozwolić mi przedstawić kilka słów na temat niemieckiego Towarzystwa Telemedycyny. Jesteśmy dość nowym tworem, utworzone w grudniu 2005 roku. Chcemy być specjalistycznym stowarzyszeniem telemedycznym i rozwijamy się na tej drodze. Myślę, że jeszcze kawał drogi przed nami. Ważnym założeniem utworzenia takiego towarzystwa telemedycznego było to, że w tamtych latach, na początku lat 2000, bardzo wiele dyskutowano o telematyce, telemedycynie, ale kiedy przyjrzeliśmy się temu bliżej, to bardzo szybko stwierdziliśmy, że wiele spotkań w tej tematyce bardzo mocno ukierunkowane było na technologię, tematy dyskutowane przez informatyków, bardzo skoncentrowane na zagadnieniach technicznych, a byliśmy zdania, i to w tych latach chyba się potwierdziło, że telemedycyna potrzebuje tego spojrzenia użytkownika. Kto z Państwa miał okazję śledzić ubiegłoroczny Dzień Towarzystwa Medycznego, pamięta na pewno, że ta potrzeba telemedyczna, potrzeba telemedycyny musi być, wychodzić od lekarzy i my chcemy wspierać ten proces. Celem jest w naturalny sposób zaangażowanie na rzecz tego, żeby telemedycyna przeszła do normalnych świadczeń medycznych i była stosowana dużo szerzej na obszarach wiejskich, nie tylko w wielkich centrach medycznych. Chciałbym Państwu krótko przedstawić, gdzie się w chwili obecnej znajdujemy. Rozumiemy się jako platformę wymiany informacji i doświadczeń. Organizujemy co roku kongresy, sympozja telemedyczne, które, co nas bardzo cieszy, cieszą się już bardzo dużym zainteresowaniem, ponadto seminaria. Członkami naszego towarzystwa jest całe szerokie spektrum. Są to szpitale, lekarze, przedsiębiorstwa, organizacje, prawnicy, wszystkie podmioty interesujące, angażujące się na rzecz telemedycyny, stosujące telemedycynę. Stawiamy na współpracę od kilku lat. Mamy porozumienie o współpracy z towarzystwami telemedycznymi w Austrii i Szwajcarii. Ponadto współpracujemy z wieloma bardzo różnymi niemieckimi towarzystwami medycznymi. Teraz chciałbym przejść do tematu. Szanowni Państwo, zanim rozpocznę, myślę, że warto troszkę spojrzeć wstecz. Uważamy, że rok 2010 był bardzo ważnym rokiem rozwoju e-zdrowia i telemedycyny. Kilka punktów tutaj zapisałem. GBA oznacza wspólną komisję federalną i to jest gremium w Niemczech, które ma właśnie telemedycynę wprowadzić do szeroko rozprzestrzenionych świadczeń medycznych. Od tego momentu ta dyskusja jest coraz intensywniejsza. Wspominałem już o Dniu Niemieckiego Towarzystwa Medycznego. Nie było do tej pory jeszcze wytycznych telemedycyny obowiązujących w całych Niemczech. Myślę, że to jest ważna podstawa dalszego rozwoju telemedycyny. Federalna Izba Lekarska jeszcze dołożyła ważny aspekt, opublikowała w sierpniu 2010 roku opracowanie, badanie sondażowe lekarzy. 87%
lekarzy, którzy uczestniczyli w sondażu, stwierdzili, że telemedycyna ma duże znaczenie, znaczenie, które będzie w następnych latach jeszcze rosło. Są też pierwsze założenia regularnych świadczeń telemedycznych w obszarze telemonitoringu, ale również w obszarze udarów. Główny mój temat dzisiaj to e-zdrowie, e-health. Na pewno jest to pojęcie sztuczne i stosunkowo nowe, ale już w skali międzynarodowej przyjęte. Już nie mówi się o telematyce zdrowotnej, bardziej o e-health, właśnie o e-zdrowiu, co pokazuje, że chodzi o szerokie spektrum zastosowań. Organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, taką definicję wypracowała, którą Państwo tutaj właśnie widzieli. Sytuacja wyjściowa. Telemedycyna umożliwia bezpośrednią komunikację między ekspertami i pacjentami, ale również między ekspertami i laikami. I to w każdej chwili, w każdym czasie, niezależnie od lokalizacji. To znaczy, że telemedycyna umożliwia bezpośredni kontakt eksperta z pacjentem na odległość, to znaczy wiedza medyczna, ekspertyza medyczna dociera do pacjenta, a nie na odwrót. I istotnym elementem jest również to, że wiedza medyczna nie jest przywiązana do lokalizacji samego eksperta. Króciutko przegląd dziedzin medycyny, w których telemedycyna już jest stosowana. Widzą Państwo szerokie spektrum, począwszy od radiologii, przez kardiologię, neurologię, chirurgię, onkologię, aż do dermatologii i teleopieki domowej. Szanowni Państwo, gdzie się znajdujemy w chwili obecnej w telemedycynie? Kilka tez dotyczących Niemiec. O Brandenburgii jeszcze będę mówił. Musimy po pierwsze zakładać, że do tej pory nie mamy nadal infrastruktury telematycznej powszechnej, obejmującej cały obszar. Wszyscy Państwo śledzą temat elektronicznej karty medycznej. Zgodnie z ustawą od 2006 roku wszyscy powinniśmy tą kartę mieć już w kieszeni. Do dziś ich nie mamy. Dla telemedycyny oczywiście też jest to problem. Mamy głównie pojedyncze projekty, rozwiązania wyspowe w wielu obszarach aplikacyjnych, w wielu obszarach zastosowania. Mówi się o ponad 250 projektach telemedycznych w Niemczech, ale nie mamy ciągle jeszcze powszechnego zaopatrzenia, powszechnej opieki telemedycznej. O kilku barierach chciałbym wspomnieć. Komisja Federalna oczekuje pewnych kwestii, takich jak paszportu ewidencyjnego, który dla małych i średnich przedsiębiorstw praktycznie jest niedostępny. Bardzo wiele elementów wyposażenia nie jest kompatybilne z innymi systemami. Jakie szanse istnieją dla telemedycyny? Telemedycyna nie tylko jest sensowna, ale i pożyteczna. Jest pożytecznym elementem usieciowienia. Telemedycyna przyczynia się do oszczędności w okresie średniodniowym, ratuje życie, przezwycięża odległości, uzupełnia kompetencje medyczne. W ten sposób dochodzę do Berlina i Brandenburgii. Jeżeli spojrzymy tak obrazowo, jak tutaj to uczyniłem, to mamy Land, a w jego środku metropolia, stolica Berlin. Dziś w Berlinie znajdujemy praktycznie prawie wszystko w obszarze wysokiej jakości zaopatrzenia medycznego, świadczeń medycznych, czyli klasyczne warunki, żeby w otaczającym dużym Landzie oferować usługi telemedyczne. Sytuacja jest nam znana, sytuacja demograficzna. Coraz mniej ludzi na tym samym obszarze ma do czynienia z coraz mniejszą liczbą lekarzy. To jest ten negatywny element, ale co jest pozytywne? Mamy dość mocno rozwinięte centrum, mamy cały szereg innowacyjnych podmiotów i projektów w regionie i wysoką, dużą
dużą liczbę innowacyjnych przedsiębiorstw. Stan obecny. Region stołeczny Berlina i Brandenburg jedną rzecz potrafi bardzo dobrze, to jest zadrukowywać papier i to mądrze. Pan Godał o tym mówił, od 2007 roku istnieje sieć, istnieje analiza potencjału z roku 2008, z roku 2009, ekspertyza, telemedycyna w Brandenburgii z perspektywy kształtowania polityki opieki medycznej i mamy też zarząd klastra gospodarki zdrowotnej. Są to oczywiście elementy, które są potrzebne, ale musi chodzić o to, żeby sugestie, rekomendacje, które tam zostały zapisane, były też wdrażane, były realizowane. I tutaj wreszcie mamy do czynienia z pewnym pozytywnym ruchem. Po pierwsze, masterplan Berlina i Brandenburgii. Bardzo dobrze, że nie ma dwóch masterplanów, tylko jest wspólny, berlińsko-brandenburski masterplan. Oba landy są zgodne, że należy stworzyć pozytywny klimat inwestycyjny. To teraz przeskoczę. Są to te najważniejsze cele, które stawia masterplan. Ale, szanowni państwo, są, co bardzo cieszy, bardzo ciekawe, już elementy wdrożeń, realizacji. Teleradiologia, szpital urazowy Unfall Krankenhaus w Berlinie, UKB współpracuje od kilku lat już z niektórymi szpitalami Mecklenburgii i Brandenburgii. Specjaliści szpitala urazowego UKB komunikują z lekarzami, z szpitalami specjalistycznymi w ten sposób, unikając tego, że specjaliści muszą jeździć w tą sprawę. Telekardiologia, bardzo ważny element dla telemedycyny, bardzo ważny obszar. Tutaj również mamy to opracowanie. Poza tym istnieje od kilku lat już Centrum Telemedyczne Charité, Szpitala Specjalistycznego imienia Karla Thieme w Cottbus i Klinikum w Brandenburgu. Celem jest tutaj rozszerzenie telemonitoringu na cały obszar Brandenburgii. Temu ma służyć Centrum Telemedyczne Brandenburgii. Nie tylko jego celem jest uznawanie, ale również praktyczne przeniesienie czy też rozpowszechnienie telemonitoringu na całą Brandenburgię. Mamy też projekt Fontane, projekt, który w klinice Charité został opracowany. W 2008 roku był jednym z dwóch projektów laureatów w konkursie Federalnego Ministerstwa Zdrowia przez panią minister Chauvin rozpisanego. W ciągu następnych latach realizowane będą tu znaczące projekty, znaczące działania, które na pewno przyczynią się do poprawy ochrony zdrowia Brandenburgii. Teleneurologia, dziedzina, w których od około 10 lat rozwijane są tak zwane sieci zwalczania udarów mózgu. UKB współpracuje z szpitalem specjalistycznym SANA w Templinie, z szpitalem koncernu Helios Berlin-Buch. Koncern Helios jest pierwszym koncernem oferującym rozwiązanie telemedyczne dla centrów udarowych. We wszystkich szpitalach specjalistycznych Helios są prowadzone centra, ośrodki udarowe i te ośrodki stoją do dyspozycji wszystkich innych szpitali specjalistycznych, które nie mają takich możliwości. To okno krytyczne 3 godzin może być w ten sposób rzeczywiście realnie dla całej Brandenburgii zachowane. Istnieje rzeczywiście realna możliwość odpowiednio szybkim zdiagnozowaniu pacjentów udarowych, zaoferowania im takich świadczeń, takiej opieki medycznej, żeby mogli zupełnie zdrowi opuszczać szpitale. Jest to bardzo ważny, praktyczny instrument opieki zdrowotnej nad pacjentami.
pacjentami udarowymi. I ostatnia bardzo nowa sprawa, nowa informacja z brandenburskiego Ministerstwa Zdrowia. Powstawać będzie tutaj również sieć zwalczania udarów mózgu, co pozwoli również Brandenburgii stosować tę technologię. W jakim miejscu znajdujemy się na drodze do wprowadzenia do powszechnego zaopatrzenia medycznego? W projekcie Partnership for the Heart w Chicago, Düsseldorfie i Berlinie przedstawiano, zaprezentowano wyniki opracowania. Jest to badanie na próbie 710 pacjentów. Połowa była opieka następowała z wykorzystaniem zadań telemedycznych, druga połowa w zakresie normalnych wytycznych płatnika. Wyniki są jasne. Wyższa jakość życia dzięki telemonitoringowi i telemedycynie może być osiągnięta, ale i to jest główne przesłanie tego opracowania. Telemedycyna nie jest opcją dla szerokiej masy pacjentów z dla pacjentów z chorobami serca. Stopień śmiertelności zmniejszono o 50%, jednak wiemy dzięki temu, dla jakich pacjentów telemonitoring jest opcją właściwą, dla jakich nie. Problem, szanowni państwo, jest taki, że to opracowanie tylko na te 2 lata kosztowało 12 milionów euro i to jest temat, którym również się zajmujemy. Małe i średnie firmy, które opracowują produkt, rozwiązanie, usługę dla telemedycyny, nie będą nigdy w stanie ani osobowo, ani finansowo przeprowadzić takich badań, przeprowadzić takich opracowań. Rozmawiamy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki, Federalnym Ministerstwem Zdrowia, aby znaleźć tu odpowiednie drogi, odpowiednie rozwiązania. O projekcie Fontane już wspominałem również. Tutaj ma następować poprawa opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w słabych strukturalnie obszarach. Tak jak już wspominałem, we wrześniu, od września program ten będzie wdrażany w praktyce. To są główne cele i dziedziny prac rozwojowych. Współpracują pacjenci z lekarzami podstawowej opieki medycznej i to są założenia dla realizacji tego w Brandenburgii. Kilka słów na temat jeszcze udarów mózgu. Od 1 stycznia 2011 roku został wprowadzony kod w katalogu procedur i świadczeń, nazywany po niemiecku krótko katalog OPS. To znaczy, że określone świadczenie telemedyczne sieci zwalczania udarów mogą być rozliczane. Wprowadzono tu jednak bardzo wysokie kryteria jakościowe. Dla niektórych szpitali są one nie do spełnienia. W chwili obecnej prowadzone są bardzo intensywne rozmowy, ale tym istotnym elementem jest to, że mamy w normalnym katalogu świadczeń opiekę udarową. Ważne jest, żeby wdrożenie nastąpiło jeszcze tak, aby we wszystkich szpitalach było to wykonalne. I ostatni punkt, Federalne Ministerstwo Zdrowia w latach ubiegłych niestety prawie wyłącznie zajmowało się elektroniczną kartą zdrowia. Od listopada istnieje inicjatywa e-Health. Został określony cały katalog działań z 3 głównymi tematami. Celem jest tutaj wprowadzenie telemedycyny, w szczególności w regionach wiejskich, przyspieszenie wprowadzania telemedycyny, co my oczywiście przyjmujemy z wielkim zadowoleniem, ponieważ oznacza to sygnały do landów, do przedsiębiorstw, do szpitali, że telemedycyna jest drogą sensowną i politycznie oczekiwaną i wspieraną.
Dochodzę do końca swojego wywodu. Kilka słów na temat perspektyw telemedycyny. Następować będą dalsze zmiany strukturalne w ochronie zdrowia, które będą ułatwiać zastosowanie telemedycyny. Wprowadzenie do powszechnej opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia norm i standardów, będą spadać inwestycje, rozwój demograficzny będzie prowadził do tego, że po prostu rozwiązania telemedyczne będą absolutnie konieczne i to oznacza nasze perspektywy. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję bardzo. Czy może nam pan, kiedy wejdą karty zdrowia? Czy jest to krytyczne pytanie? Minister zdrowia powiedział, że one wejdą z danymi pacjenta, z danymi dotyczącymi zachorowań, takie elektroniczne.